Witam na kanale Warsztat RPG. Ja jestem Amnezja i dziś opowiem Wam trochę o historii Duskfall oraz o tym, co możemy znaleźć na stołach w mieście. Zaczynamy! Warsztat RPG. Zacznijmy krótko od historii Duskfall. Duskfall zostało założone jakieś 160 lat przed kataklizmem i było osadą górniczą, gdzie wydobywano węgiel. Należało do królestwa Skow. Po jakimś czasie zostało małym miastem portowym. Niewiele jest informacji na temat kataklizmu, który odbył się prawie 800 lat temu, ale wiemy, że miały miejsce trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów, które zniszczyły część południowych kontynentów. Słońce zostało roztrzaskane, a świat pogrążył się w ciemnościach. Na świat zostają zesłane duchy i inne potworności, ale mieszkańcy Duskfall przysięgają nieśmiertelnemu imperatorowi wierność, a on swoją magią chroni miasto przed duchami. Wiecie, bardzo chętnie doczytałabym o samym imperatorze i o tym momencie w historii świata. Byłaby z tego genialna książka. Duskfall świetnie się rozwija i staje się głównym miastem portowym w okolicy, jednak ma miejsce wielka powódź, która powoduje setki ofiar. Około 550 roku po kataklizmie pojawiają się pierwsi poławiacze lewiatanów, którzy rafinują krew, by uzyskać paliwo do zasilania miasta. W podobnym czasie słabną uroki chroniące miasto, więc nieśmiertelny imperator każe wybudować barierę piorunów. Pierwszą jest ta otaczająca dzielnicę Pierwomurze. 300 lat później wybucha wojna unifikacyjna ze Skowlanami, gdyż imperator przenosi do nich obróbkę toksycznej krwi lewiatanów. Skowlańscy uchodźcy uciekają do najbliższego portu, czyli do Duskfall. Ponad 30 lat później Skowlanie kapitulują i kończy się wojna. Jednak Skowlanie, albo w zasadzie duża część z nich, pozostaje w Zmierzchomórzu. No dobra, koniec tej nudnej lekcji historii, w końcu nie jestem drewniakiem. Być może zastanawiacie się, jakie nazwy funkcjonują w Duskfall. Jest ich kilka. Możemy stosować wymiennie Duskfall, Zmierzchomórze, które jest slangowym określeniem, oraz Północny Hak, jak mówią na miasto żeglarze. Warto też wiedzieć, że starożytna nazwa miasta pochodzi od staroskowlańskiego słowa Duskowol, co oznacza kopalnia węgla należąca do Skow. Przejdźmy do tego, jak stołują się mieszkańcy Zmierzchomórza. Mieszkańcy Duskfall żywią się głównie grzybami, gdyż można je wyhodować wszędzie, nawet w szafie czy w tunelach. Równie popularne są węgorze, które mają dużo mięsa i są odporne na osad. Dobry kucharz potrafi przyrządzić wiele smacznych rzeczy, choć samo mięso nie jest specjalnie smaczne. Biedota zajada się również szczurami, wodorostami, glonami, które rosną m.in. w kanałach, stonogami, czerwiami czy innym robactwem, które oczywiście lgnie do ogródków grzybowych. Z glonów wodnego mchu czy wodorostów można gotować zupy albo zrobić mąkę. Każdy mieszkaniec dostaje przydział tych przysmaków. Najtańsze metody fermentacji pozwalają również na produkowanie najtańszego i najbardziej podłego alkoholu, który mocno uderza do głowy. Trzeba jednak uważać, by nie uderzył za bardzo. Klasa średnia może się żywić już zdecydowanie lepiej. Wewnątrz barier piorunów są hodowane zboża, z których produkuje się normalną mąkę i lepszej jakości alkohol niż ten z grzybów. Na terenie zatopionego ogrodu hoduje się również ryż. To znaczy więźniowie hodują pod okiem błękitnych płaszczy. Klasa średnia może również pozwolić sobie na ryby, należy jednak uważać, by nie były trujące. W mieście hodowane są również kurczaki oraz kozy na mleko i mięso, ale są one również wykorzystywane jako zwierzęta stróżujące. Z zarodników grzybów są produkowane kapeluszowe wina, które są lepszej jakości niż wódka z grzyba. Bogacze z kolei mają do dyspozycji owoce morza, delfiny, kawior. Wiecie co, chyba nie mogłabym być bogaczem w Duskfall, bo nie znoszę takich rzeczy. Co ciekawe, bogacze tworzą napromieniowane ogrody. Chodzi oczywiście o elektroplazmę. Rośliny i zwierzęta aż świecą. Należy jednak unikać jedzenia takich rzeczy, gdyż może się w nas odezwać duch jakiegoś zmarłego.
a tego byśmy nie chcieli. Jednak niewątpliwie pięknie wyglądają takie rzeczy na stole oraz w ogóle w samych ogrodach. Wiecie już, co najważniejsze odnośnie historii posiłków. W ostatnim filmie z tej serii opowiem o duchach oraz... A! No i dajcie koniecznie znać, jak podoba się Wam nasze nowe logo. Jeszcze jedno. Już niedługo Aegon pojawi się w polskiej wersji. Ja się nie mogę doczekać, nie wiem jak Wy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!